Ej, poleciałem, przeleciałem budynek, stary. Kurde. I wylądowałem idealnie na parkingu, stary, zaparkowałeś mnie. Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie, z wami jest Bert Bert. Dzień dobry. I dzisiaj, moi drodzy, zrobimy Batman, dmucha, no właśnie, bolid. Na razie zaczniemy, słuchajcie, od tego, od PR4. Później przetestujemy ten bolid od Bert Berta. Czekaj, podjadę ja sobie trochę wyżej. Czy takie dmuchnięcie by się nie urwało czasami tego? Dobra, dmuchaj. No właśnie. Urwało mi przód. Spoko. Ale chwila, bo tak poleciałeś tak bardzo dziwnie, tak? No totalnie bardzo dziwnie poleciałem. Wiesz, co jest mały problem, ponieważ akurat trafimy w miejsce, gdzie... gdzie nie można... Okej. Okay. Zapomniałem, że to jest dziura. To nie można. Zjeżdżam na dół do tych, jak to się nazywa, do kanałów. Zobaczymy, czy to w ogóle śmiga. A to okay. Już urwane masz spoiler wszystko, czy co? Nie, z przodu tylko urwane. Wow! No teraz już mam wszystko urwane. Ja myślałem, że się odsuniesz, no. No nie, no po co mi się odsuwać, jak stoi miejsce po prostu już tam przygotowane. Dobra, i tak już... Dobra, niewiele zostało z mojego bolidu. Dobra, zobaczmy tutaj. Teoretycznie on powinien być bardzo lekki, nie? Wow, chłopie! Co mówiłeś? Co? No teoretycznie powinien być bardzo lekki. Ja tam zaraz wrócę, zrobimy powtórkę. Stary. Rekordu nie ma, ale nie jest źle. Jak nie ma? No znaczy, no dobra, okej. Okay. Ogólnie taki ten, jak to się nazywa, kompakcik, leci dalej. Jeden z kompaktów latał dalej. To prawda. Ale... I tak jest mega fajnie. Te bolidy są leciutkie. Czekaj, bo ja gdzieś się zgubiłam. Tutaj wrócić, panie Pawle. Dobra, właśnie wracam. Dobrą drogą, dobrą drogą. Spokojnie, I'm backing. Dokładnie. Czy mogę przeskoczyć przez ten płot? O, niestety nie. Niektóre auta potrafią przeskoczyć jakiś taki mały murek. Dobra, kajtyżyk jest. Normalnie, tużyk jest. Chodź tutaj, daj, dmuchnij mi jeszcze raz. Jeszcze raz mnie dmuchnij, porządnie. Jeszcze raz mówisz? Ja, jeszcze raz mnie dmuchnij. Ale to będzie taki potężny psik, także pamiętaj. Dobra. O, stary. Lecisz normalnie. Patrz, jak pięknie leci. Jak leci, nie? Jazda, jedziemy. Dobra. Ej, ale spoko, fajnie. Ciekawe będzie, musimy później sprawdzić w tej samej miejscówce ten drugi bolid, wiesz, ale to później. To później sobie sprawdzimy. Czekaj, gdzie by to jeszcze przetestować? W drugą stronę tam jest taki dent dmuchania, nie? Ale fajnie to jest. Fajnie lata. A masz już ten spoiler, czy? A. No nie, właśnie, dobra. Jestem cały rozwalony, nie? Dobra, gdzieś ty jesteś, gdzieś ty jest. No ja chcę... Co? Czekaj, nie w tą stronę, chodź tam jedziemy ten... Kaj, ty jesteś, kurde. A co ty do mnie głodusz po Śląsku, typie? No co, ja no. Z Śląsku. Śląski głodki. No dobra. Kurde, gdzie ty jesteś, stary? Spokojnie, wjechałem już tutaj. O, tu, dobry. Okej. Okay. Ale się fajnie dobra. Wbiłem, powiem ci, koło... Dziwnie się stało, moje koło jest wyżej. Okej! Okay. O, prawie by było na autostradę, no. No nie, ej, stary, weź ten, no dawaj, od przodu. Chodź, pojedziemy na czołówkę, bo stary, coś się stało dziwnego. Znaczy, tam wcześniej byłeś przyblokowany, także wiesz, no. To tak dobra, bardzo... uwaga. No. Jazda. No, dobra, byłem przyblokowany. Nie było takiego efektu. Ja bym też jakoś bardziej pod bokiem, znaczy tak bardziej pod kątem jakoś, wiesz? Ej, widziałeś to? Od boku musimy uderzyć. No bo ty masz takie pobagowane koła, nie? No, ale poczekaj, od boku, totalnie od boku. Właśnie zlikwidowałem twojego napastnika. No nie, dobra, poczekaj. Muszę tam pojechać sobie ten. Ja stanę na po prawej stronie. Dobra. Sterczę. Dawaj, ciśnij we mnie. Prosto w bok. Gdzie ty jesteś? Ej, klaksonu nie ma w tym aucie. Nie, to nie zadziałało. No dobra. Ale so, bo był taki moment, że tak jakoś tak śmiesznie się wahałem jak jakieś wahadełko. No tak do góry poleciałem. No okay? Do góry poleciałem i tak śmiesznie było. Dobra, chodź, migamy, wiesz gdzie? Nie wiem. Na polankę, tam żeby wskoczyć na budynek, obok kasyna. Czemu ja usłyszałem na morękę? Czekaj, źle pojechałem, w drugą stronę. W drugą stronę, chodź, śmigamy. Ej, mojej lampka, nie mam... Stare, tyle światła mi się zepsuło.
Ty w ogóle miałeś światło w tym? No hamulec taki mały, taki ten, taki światełeczko malutkie. Małe, wesołe światełko. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo niefajnie. No pa... Co ty robisz, Paweł? Poczekaj, właśnie, muszę uciekać. Dobra, spokojnie. Gościu przyczepił się do gościa z wyścigu. No sorry, no co? Czekaj, gdzie ten... to było... Dalej. Nie rozumiem, czego szukasz. Tutaj. Zaraz ci pokażę, bo tu jest taka możliwość wskoczenia gdzieś. Dobra. Widzisz? Wie. Dokładnie. Chodź nie tu za mną. Ci... Kurde, ty znikasz mi w tej trawie, nie? Patrz, nie mam je. Zniknąłem w trawie. Gdyby nie było widać twojego niku, to by poczekaj. Cię nie było jak dojrzeć. Dobra, zjedź tam niżej zjedź. Poczekaj. Dobra. O, stary! Wlecę na budynek, totalnie. Nie wlecę na budynek. Ale prawie, bo ja miałem ja się zaraz zablokowałem w ten o murek i było mniejsze ten. Foga, ty właśnie chyba nagrywa też odcinek, bo właśnie wysłał mi zaproszenie do dołączenia, ale... Co? No mówię, że Hogaty właśnie chyba nagrywa odcinek w tym momencie, kiedy my nagrywamy, wiesz? Więc dostałem zaproszenie akurat. No ale dobra, spoko. Znaczy wiesz, on pewnie wysyła do wszystkich znajomych, nie? I automatycznie do ciebie mogło też dojść, nie? Nie, bo on chyba nagrywa z kimś czy coś, nie wiem. Ciężko powiedzieć. A. Czekaj, trochę wycofaj do tyłu. Za wcześnie. Słabiej trochę chyba, nie? No tak, no bo za mały kąt był, wiesz? Okej. Ale my dzisiaj robimy Batman dmucha! Dokładnie. Bo oni zawsze wyścigi robią. Pewnie bolidowe wyścigi czy coś, może zaczęli. No, bo tam wcześniej robili u siebie te wyścigi, także bardzo możliwe. Dobra, no, ojejku! Ty panie Pawle, nie możesz podjechać pod coś? Tak, możesz mi pomóc? Jak naturalnie. Zamknąłeś. Tak? O, dobra, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dobrze jest, dobrze jest. Jeszcze raz? Dobra, chodźmy jeszcze raz, zobaczymy. Ostatni raz. A później zmieniamy na ten twój może, wiesz? Mhm. Także wtedy, albo czekaj, a może się ustawi przodem. W ogóle, ej stary, tyle koło może mi zaraz wypaść. Ono jest pod kątem. Ono jest pod kątem, ono może się oderwać pewnie. No, jakoś tak niżej. Wcześniej jakoś tak dużo fajniej poleciałeś. Ale fajnie się odbija ten, jak uderzy przodem na przykład, tak wiesz, tak by był na jakiejś piłeczce. Dobra. Ej nie, to auto można rozwalić, poczekaj, weź we mnie wieźć tak porządnie. Okej. Zaraz mi chyba tylne koło odpadnie. Uwaga. Okej. Trochę ten, nie w tą stronę. No właśnie w tą stronę. I zaraz, dawaj. Teraz robię. Dawaj, pompa. To nie tak. Stary, przyleciałeś nade mną, nie? Totalnie, totalnie nade mną przyleciałeś. Bert, trafić nie umiesz. Przestań się ruszać, no. Nie ruszam się. No Bert, zacznij mnie trafiać, no. No stary, jak masz turbo, to nie możesz skręcać za bardzo, wie. No to musisz, no dawaj, ale musisz, dobra, dawaj teraz, no. Teraz tak ustawione, że musisz mnie trafić. O stary, co taki wypadek. Jaki wypadek to był? No właśnie widzę. Nie no, koła się chyba mu nie da oderwać, powiem ci. Właśnie tak, ale nie, on jest takie już nadrwane, naprawdę. Wbiło mnie pod ziemię, nie wiem czy widziałeś. Nie. Za szybko to się dzieje po prostu. Ale star, no. O, nie zadziałało. Dawaj tutaj, dmuchnij. Jaki z tyłu wzrost. No nie? O, stary, jak to pędzi. Jak ty szybko jedziesz, kurde. No nie? Nie mogę cię nawet na turbo dogonić, nie? Widzisz? Ej, no bez kitu, poczekaj, ty teraz stanąłeś, nie? Nie, ja cofam. Nie, chyba się nie da urwać tego kółka, ale jest wykrzywiony mocno, wiesz? No to pewnie ma taki po prostu typ modelu, nie? Że ma jedno koło wykrzywione? Mhm. Tak myślisz? Czekaj. Co ty mi robisz? Bez jaj. No, nie da się. Dobra, dawaj teraz swoją formułkę. Ja to poczekaj, tu muszę zrobić manewr taki. Ja muszę też zrobić mały manewr. Ops. Okej, prawie zginąłem.
taka sytuacja. Dobra, teraz odwieczne pytanie, pewnie wiesz jakie, panie Pawle, nie? Ja muszę ten... Aha, gdzie bolid masz? No. Ja muszę wezwać w takim razie Vigilandę swoje. Stać, panie? A to po kobieta w aucie. Jakiś bolid. O, policja mnie ściga, super. Ale fajne autko. O, ty świniaczku, ty. Dobra, poczekaj. Ja właśnie się oddalę przynajmniej. Dobra, oddal się, no oddal się. Czyli tak, mechanik. Proszę bardzo. Ej, fajne to auto jest. No można je za darmo mieć ogólnie. Dobra, poziom garażu. Vigilante. Musisz wyjść z mojego auta. Z bolidu. Okej, dzięki. I teraz muszę zadzwonić jeszcze tylko wyłącznie do Lestera, żeby ta policja dała mi spokój. Kochany Lester. Bolid. Okej, pięknie. Dobra, jedziemy najpierw do tego, jak to się nazywa. Do kanałów burzowych, wiesz? Tam sprawdzimy, jak to będzie działać. Porównamy sobie, jaka jest różnica w pojazdach. Gdzie ty jedziesz, kurde, nie Pawle, co? Do kanałów burzowych. Tak, ej, powiedziałem. Kurde, powiem ci, że ja nie sprawdzałem na ostatnim odcinku, jak ten, jak wygląda jazda z pierwszej osoby z takiego bolida. I powiem ci, że widzę, że jest inna animacja trzymania kierownicy. Aha, okej. Okay. Tak tego zauważyłem. Dobra, spoko. Dobra, poczekaj. Tutaj sobie wjadę. Tędy. Dziwi mnie, że ten bolid może pod krawężniki podjeżdżać, nie? Więc tylko zamienimy się, wiesz, może tymi autami. O. Żebym też widział ten, bo ja nie wiem jak daleko polecisz w sumie. Więc może zamienimy się faktycznie, poczekaj. Okej. Okay. No. Czemu krzywdzisz kotełka? Dobra. Ops. No fajne, taki króciutki trochę. Okej. Odpalasz silnik? O! Ej, on nie leci tak daleko jak mój. Znaczy wiesz, bo on może mieć te komponenty na sobie jeszcze nierozwalone, nie? A, no chyba, że tak. Ale wskoczymy na dach, wiesz? Wskoczymy na dach, także już tam wracam. Spróbuję jeszcze raz. O stary, po dachach. Dobra, właśnie przód mi odpadł. Bo wskoczyłem. Okej, dobra, jeszcze chwila. Spróbuję zaraz wrócić. Pięknie. No przez co się ryjesz? Weź tą ciężarówkę, na twarzy mam ciężarówkę! Normalnie koło z ciężarówki było na mojej twarzy. Na mojej kociej mordce. Okej. Okay. Ale w ogóle masz silnik, zobacz, z tyłu taki śmieszny. U mnie takiego nie ma. Jestem namierzany, kurde. Ej, to czekaj, to mam cię rozwalać, czy nie? Nie, nie, poczekaj, dawaj tutaj jeszcze raz. Tutaj tak, o, trochę wyżej. Dobra. Teraz. Nie, chyba... Też daleko. Nie, w sumie tak samo leci, w sumie tak samo leci. Także nie ma tragedii. Nie ma tragedii, jest właściwie latem tak samo. Jedna różnica jest taka, że faktycznie ten bolid wygląda troszkę inaczej jak się rozwali. Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest ta, że on też... chodź tutaj teraz na ten budynek znowu. O panie. Więc kwestia tylko taka, że jeszcze też ma inny silnik jak się rozwali, nie? Nie kosztuje 400 tysięcy mniej. To jest też duży plus. Czekaj, gdzie to było w sumie? Ale czego szukasz? Ten skok. Ten drugi skok. Gdzieś tutaj chyba. Muszę pojechać, czekaj. A, tutaj jest, dobra. Dobra, już jadę. Dobra, koło jawnika się spotykamy. Boskie. Help. Ej, ale fajnie się nim jeździ. Naprawdę epicko. Tym bolidem. Nawet tym tańszym. Dobra, wiesz co, to byliśmy mniej więcej w tym miejscu, także chyba tutaj machnę się tak. Czekaj, ja byłem plecami czy przodem? Nie, plecami byłem. Plecami byłem. A pewno to Mizer zawsze pomaga. Plecami, bo ja ustawiam się plecami znowu. Dobra.
Okej, okay, sprawdźmy teraz, jak to się wydaje, no? Czy Vigilante stało się, kurde, bardziej lżejsze, bo powiem ci, że żeby Appen Atomizer wybił Vigilante tak mocno w górę, to pierwszy raz widzę. A, no to możliwe. Może zobaczyli nasze odcinki po prostu w Rockstarze i powiedzieli, okej, okay, musimy troszkę zmniejszyć wagę tego pojazdu. No nie. Totally. Dobra, to niżej, 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 niżej. Teoretycznie ze spoilerem powinieneś lecieć dalej, nie? Chwila, o. Ej, poleciałem, przeleciałem budynek, stary. Kurde. I wylądowałem idealnie na parkingu, stary. Zaparkowałeś mnie. Bert mnie zaparkował właśnie. Czujecie temat? Jestem dumny. I też tak w miarę elegancko nawet. Teraz mam nową groźbę. Paweł, bo cię zaparkuję. No nie? Zaparkuj mnie. A sprawdźmy jeszcze te nasze ulubione rampy, co tam są. Do chwila, to ja ci muszę... co tu się stało teraz? Nie wiem. Nie wiem, sprawdzę. Mam mały problem. Bo stary, ja chciałem przyjechać pod szlabanem i no, wylądowałem na dachu. Co? Jestem wgnieciony w szlaban. Poczekaj, nie ruszaj się, nie ruszaj się, nie ruszaj. Masakra jakaś, weź mi tu pomóż. Bert, chciałem przejechać przez szlaban, patrz co się stało. Kurde. Normalnie jechałem przez szlaban. Jechałem przez szlaban, po prostu. I stało się coś takiego. Ogólnie pan Paweł chyba no ma problemy. No dawaj, weź mi pomóż tym, a to ten stary, no weź pomóż coś, bo tutaj to się... O, dobra. Co ty robisz? Czemu rozwalasz mi... Co jest grane z tym autem? Dobra, ja może stąd pojadę, czy coś, bo... Masakra po prostu, dawaj, tutaj mi dmuchnij. Chciał pojechać. Ej, tu jest po prostu... No stary szlaban, mówię, dobra, jadę, nie? Po prostu jak zwykłym autem, po prostu rozwalę szlaban, nie? Nie. Po prostu, stary... Nie wiem, co się stało w ogóle, nawet nie zwróciłem uwagi. Nawet nie zwróciłem uwagi, po prostu normalnie mnie wybiło nagle tak. Ja to powiem wam, że jak chcecie się pobawić bolidem, to szukajcie szlabanu w mieście, to tak będzie dobry pomysł. Dokładnie. Przednie koło lewe jest lekko uszkodzone. Nie dziwię się. O tutaj. O, tak. No może nie będzie wow, ale tylko niech ten gościu przejedzie. Nie mogę... Okej. Tego nie w stacji, to jest stacja. Spokojnie, nie jest źle, nie jest źle. Dobrze wyszło. Ło, chłopie! Co ty zrobiłeś? Co za normalnie, szatan w nim siedzi. Takie akcje tylko tutaj, no. Takie akcje tylko w GTA! Tak jest! Ło, stary! Jak byś to widział? No widziałem właśnie kątem oka, coś tam się stało się. O, plac budowy, to jest... Plac budowy, miejsce. Pięknie, chodź. O, tu jest taka fajna góreczka, zobacz. To, tu? No. O, chłopie, znowu mnie zaparkujesz, chyba. Tak się parkuje, moi drodzy. Tak się właśnie parkuje, dokładnie. Chcecie wjechać na górę? Po co? Możesz tam wstrzelić przecież. Na dachu jesteś? Tak, na dachu, jestem na tym parkingu. Ej, czekaj, bo tu nie ma wyjazdu. Ale tam nie ma parkingu, właśnie to jest dach zwykły. Ale stary, nie jest tu parking normalnie, tylko tu nie ma zjazdu w ogóle, tu nie można zjechać stąd. Dobra, muszę to zrobić, czyli wziąć Appen Atomizer. Albo poczekaj, albo ci pomogę, tylko boję się, że jak tam skoczę, to będzie... Dobra, spokojnie, ja tu wezmę Appen Atomizer, ja uratuję sytuację, poczekaj. Będzie git. Chwila. Dobra, jest... Mogę dobra mnie tam widzieć przez chwilę. Ej, bez jaj, co jest grane w ogóle? Dobra, już wiem jak to zrobić. Już wiem jak to zrobić, spokojnie. Ja tam spróbuję do ciebie wbić na górę. Poczekaj, bo to jest tak trochę mniej, murku. I coś mi się wydaje, że on po prostu tam wskoczy. O, teraz... zobacz, a nie, dobra. Czekaj, o, tak. Dokładnie. I teraz tutaj, weźmiemy tutaj w tą stronę. Zróbmy cały odcinek, próbujemy odzyskać bolida, nie? Czekaj, nie, spokojnie. Pyk. Nie. 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 On się dymi. Zaczyna się dymić. O, Paweł, masz pomoc, zobacz. Yo! O, siema, dobra. Czekaj, wjedź we mnie. Tylko najpierw wejdę do bolidu. Wjedź we mnie, to wypadnę. Albo ty wypadniesz. Okej.
Można i tak, nie? Poczekaj, spoko. Zaraz do ciebie wrócę. Ej, nie, to można dmuchnąć, patrz, to można dmuchnąć przecież. A czekaj, bo jak się rozpędzą, nie przelecę tego? Może być kłopot. Dobra, chwila, chwila prawdy. Dobra, nie ma opcji. Nie ma opcji, nie rozpędzę się tak bardzo. Dobra, próba druga. Kurde, no w centymetr. Dawaj. Ale serio nie możesz stąd wyjechać? Tam jest? Dobrze, dobrze, poczekaj. Ale co to kurde za parking, z którego nie da się wyjechać? No. Paweł, i ty umiera. Ej, dobra, to ja ci spróbuję zrobić taki manewr. Twój bolid w moją twarz buchnął. Ale wydostałeś go. No nie, stary, on buchnął po prostu od appendatomizera. Serio. No, eksplodował. No, eksplodował, no buchnął, no mówię przecież. O nie, basen! Co? Tu jest jakiś pulpecik mnie goni. Jaki pulpecik? Normalnie. Czekaj, poziom trzeci garażu. Nie wigilantek, nie chciałem tego. Halo? Ej, co ty mi robisz? Panie! Panie! Opanuj pan emocje! Ja ci... Nie no, jadę stąd. Czekaj, ja stąd zjeżdżam. Co jest grane w ogóle? No wypkaj się! Ach, udało się, uciekłem ci, hehe. Ej, no kurde, u mnie poleciałeś i nagle się teleportowałeś do mnie. A, właśnie, czekaj, wiesz co, Berber jedna... Nie. Co? No dobra, nieważne. Co się dzieje? Berber, co ty chcesz mi zrobić? Ło, chłopie, ale normalnie petarda, nie? Dobra. Ale będzie jeszcze większa. Jaka? O, stary. Proszę mnie tak nie tegować, co tu się dzieje, halo? Dobra, spokojnie. Poczekaj. Fajne masz auto, Paweł. Dziękuję. Dobra, spokojnie. Zara. O, ty gościu. No co za łeb normalnie! O nie. Bert? Słucham. Chodź tutaj, powiedziałam. Nie, przepraszam. Papa! Kotki mówią papa. To nie było celowe. Dobra, i tym symbolem właśnie kończymy ten odcinek, ponieważ właśnie się... O nie! I zasnąłem przed kierownicą. Więc tym symbolem zakończymy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, chaos. Na razie. Nie, ale fajnie latają te bolidy, trzeba przyznać. Nawet fajnie, spokojnie. A ruinery jeszcze bardziej, no. Tak, ruinery zrujnowane jeszcze lepiej latają, to prawda. Co ty gdy... Hops! 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 Au! Ej, bo nie mam amunicji! Ja już widziałem, jak on... Czekałem, aż tylko wyciągnie snajperkę, nie?